ważne wydarzenia. Ważne spotkania. Najważniejsze rozmowy. Na Starym Rynku. W programie Na Starym Rynku witam Państwa bardzo serdecznie. Jolanta Święszkowska. Dziś gościmy w restauracji Na Farnej. A moim Państwa gościem jest Pani Elżbieta Skorupska, doktor nauk medycznych. Witam bardzo serdecznie. Witam Państwa bardzo serdecznie. Pani doktor, jeszcze jako Elżbieta Kuncewicz, była Pani znana z tego, że na terenie Łomży uprawiała Pani sport, który w zasadzie związany jest z długoletnią tradycją tego miasta, wioślarstwo. Była Pani także olimpijką z Sydney. Tak, to było to dosyć dawno temu, Sydney było w roku 2000 i zdążyłam już zapomnieć o tym, że byłam tą olimpijką, czy gdzieś tam w pamięci to wszystko jest. Ale wydarzyła się bardzo miła sytuacja. Pani Jadwiga zorganizowała tutaj spotkanie z fanatykami wręcz wioślarstwa łomżyńskiego. I myślę, że będzie to bardzo miłe spotkanie. Pani Elżbieto, Pani doktor, fanatycy wioślarstwa łomżyńskiego, użyła Pani takiego sformułowania, natomiast nie ma co ukrywać. Tradycja wioślarstwa w Łomży była bardzo różnorodna w czasach międzywojennych, natomiast klub wioślarski już nie istnieje de facto. Rzeczywiście, byłam ostatnią zawodniczką tego klubu. Wraz z moim odejściem do Poznania klub zakończył swoją działalność, ale ostatnio Jurek Lipiński napisał do mnie, że jest pomysł na wznowienie działalności klubu wioślarskiego w związku z pięknymi bulwarami. Ja oczywiście jestem zapalona do tego pomysłu. Bardzo wczoraj widziałam bulwary, są przepiękne. Widziałam łodzie wioślarskie. Są to łodzie turystyczno-sportowe, nie typowo wyczynowe, ale turystyczno-sportowe, które myślę, że będą dobrze służyły mieszkańcom do rozrywki. A wskrzeszenie wioślarstwa wymaga jakiegoś takiego potencjału społecznego, ale także przeszkolonych trenerów. Czy po tym czasie, kiedy jakby klub zniknął z łomżyńskiej mapy sportowej, czy jest to de facto możliwe? Jakiego nakładu finansowego wymaga wznowienie tych tradycji? Jaka musi powstać infrastruktura? Czy bulwary są wystarczające? Idea, która przyświeca tutaj pomysłodawcom stworzenia na nowo klubu wioślarskiego, nie jest stricte związana ze sportem wyczynowym, który rzeczywiście pochłania ogromne pieniądze. Ma być to kontynuacja tradycji przedwojennej. Klub ma być takim miejscem spotkań rodzin, sympatyków wioślarstwa i ma być klubem takim turystyczno-rekreacyjnym, a nie stricte wyczynowym. I wydaje mi się, że to jest na warunki łomżyńskie koncepcja słuszna, żeby zacząć od tego. Być może w przyszłości, jeżeli znajdą się jacyś sponsorzy, znajdą się trenerzy, którzy chcieliby tutaj przyjechać i wznowić działalność sportową. Myślę, że to będzie możliwe, ale początek od takiego klubu towarzysko-sportowego myślę, że jest jak najbardziej słuszny. Jest Pani także doktorem nauk medycznych. Mm-hmm. Jak to się udało łączyć z jednej strony karierę naukowo-akademicką z tym obszarem związanym bezpośrednio z uprawianiem sportu wyczynowego? Nie jest to niemożliwe. Znam sporo osób, które mają tego typu osiągnięcia, ale oczywiście to jest kosztem życia osobistego. Przez dłuższy okres czasu swój czas dzieliłam pomiędzy sen, wioślarstwo i naukę. I tym sposobem można to osiągnąć. Stawiała Pani pierwsze kroki w Łomży. Jak się rozpoczęła ta przygoda z wioślarstwem? Tutaj będę musiała opowiedzieć parę takich scen z życia prywatnego. Bardzo dobrze się uczyłam w podstawówce i swój wolny czas zaczęłam spędzać na dyskotekach. Moja mama razem z siostrą mojego pierwszego trenera łomżyńskiego z panią Hanią Zęczewską doszły do wniosku, że trzeba mi ten czas jakoś zająć i dostałam propozycję rozpoczęcia treningów wioślarskich. I tak to się zaczęło. Spodobało mi się od razu, dlatego że byłam najlepsza. I tu jest ta ambicja sportowca, bycie najlepszym, przodowanie i już nikt nie mógł mnie od tego oderwać. To także ambicja naukowca być najlepszym, natomiast proszę powiedzieć, nie. Nie. Ambicja naukowca to jest rozwiązywanie problemu, rozwiązywanie jakiegoś zagadnienia.
Nie myśli się o medalach, nie myśli się o tym, co będzie później. Mam moją najlepszą przyjaciółką, jest taki prawdziwy naukowiec, jak ja ją nazywam. I ona jest skoncentrowana tylko i wyłącznie na tej fazie budowania pomysłu, realizacji pomysłu, a to później już ją nie interesuje. I ja powoli zaczynam się z nią zgadzać, że najlepszy moment to jest realizacja samej idei. Liczą się idea mają konsekwencje, jak mówił Mackiewicz. Natomiast pani doktor, jak reagowali na pani pasję sportową nauczyciele w podstawówce, w liceum, które pani kończyła, pierwsze liceum Bernardowicza, wówczas jedyne? Skrajnie. Oczywiście miałam zwolenników i tutaj chciałabym wymienić z nazwiska, to jest pan dyrektor Zdanowicz i moja wychowawczyni, pani Ewa Urbańska. Oni bardzo mnie wspierali. Były również osoby, które uważały, że w tak prestiżowym liceum nie można sobie pozwolić na trenowanie, że trening wyczynowy pochłania zbyt dużą ilość czasu kosztem nauki i jeżeli chce się ukończyć tak prestiżowe liceum, to należy skończyć ze sportem. Ale jak widać, trudno mnie było zniechęcić. Ukończyłam zarówno liceum, jak i kontynuowałam sport. I jednocześnie rozpoczęła pani karierę naukową. Natomiast To później. Proszę powiedzieć, czym było dla pani to wydarzenie, myślę, że bardzo ważne, spektakularne, udział w olimpiadzie w Sydney? Sportowiec nie postrzega olimpiady jako coś spektakularnego. To są zawody takie jak każde inne i koncentracja na wyniku, na zawodach jest tak ogromna, że nie widzi się tego wszystkiego w koło. Sportowcy na igrzyskach też nie przebywają tam dostatecznie długo, żeby cieszyć się potem tą ideą olimpizmu i atmosferą. Przyjeżdżamy na zawody, po starcie natychmiast wyjeżdżamy do domu i oglądamy igrzyska już w telewizorze. Czyli nawet nie byłam całego okresu igrzysk na terenie wioski olimpijskiej. Czy w polskim społeczeństwie, tutaj już pytam o pani prywatną opinię, pokutuje takie przeświadczenie, że sportowiec to jest osoba intelektualnie trochę indolentna? Ja myślę, że to było w tym okresie, kiedy byłam w liceum, kiedy byłam na studiach, że rzeczywiście pokutowało coś takiego. Teraz to się zmienia. Taka jest moja opinia, obserwując młodych ludzi, którzy trenują, stosunek ludzi z zewnątrz, niezwiązanych ze sportem, ich komentarze dotyczące sportowców. Myślę, że zmienia się na lepsze. Podoba pani się Łomża dzisiejsza? Trudno mi ocenić to w takich kategoriach, czy mi się podoba, czy nie. Jest to miasto moich sentymentów. Jak spacerujemy z mężem uliczkami, to ciągle przywołuje jakieś wspomnienia, że tu mieszkała moja przyjaciółka, tutaj chodziłam do szkoły, a tutaj się bawiliśmy. Trudno to oceniać, czy mi się podoba. To jest miasto mojego dzieciństwa, mojej młodości i mam wspaniałe wspomnienia. Pani doktor, obecnie pracuje pani w zespole badawczym Instytutu Medycznego w Poznaniu. Niedawno projekt, w którym pani uczestniczy, projekt de facto naukowo-medyczny, zdobył nagrody w trzech międzynarodowych konkursach. Czterech międzynarodowych konkursach związanych z nowoczesnymi technologiami. Przewodniczę temu zespołowi. Jest to grupa z trzech uczelni. Jestem z Uniwersytetu Medycznego i dwójka inżynierów z Politechniki z WF-u. Wspólnie opracowaliśmy metodę diagnozowania bólu mięśniowo-powięziowego i tak jak pani wspomniała, zostaliśmy docenieni na czterech konkursach innowacji, nowych technologii. Pierwszy srebrny był w Brukseli w 2013, później był Paryż, konkurs Le Pin, jeden z takich najbardziej prestiżowych, najstarszych konkursów innowacji i patentów. Później złoto w Rumunii i na końcu złoto z wyróżnieniem w Pittsburghu w Stanach. Pozostaje mi tylko pogratulować i podziękować za dzisiejszą rozmowę. Bardzo dziękuję. A moim Państwa gościem była pani doktor nauk medycznych Elżbieta Skorupska. Dziękuję serdecznie. Bardzo dziękuję za rozmowę.